Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dawno nie było żadnej stylizacji, jeśli chodzi o włosy, więc dziś pokażę Wam, jak zrobić właśnie takie włosy w zaledwie 5 minut z użyciem takiej lokówki, którą możecie dostać z różnych firm. Na rynku jest bardzo dużo propozycji. Dlaczego pomyślałam, że ten film może Was zainteresować? Bo ostatnio gdzieś wygrzebała moja córka właśnie tą szczotkę, zauważyłam w jak szybkim czasie i jak zaradnie sobie poradziła właśnie, by sobie zrobić fajną fryzurę i pomyślałam, będzie to fajna propozycja dla tych z Was, które nie mają czasu, by modelować same włosy, za każdym razem pół godziny szczotka, suszarka, albo nie mają lokówek, a chciałyby mieć fajnie ułożone włosy, nawet jeśli nie mogą pójść do fryzjera. Zaczynamy. Włosy umyte. Zaczynamy oczywiście od rozczesania dobrze naszych włosów i dobrze jest wykorzystać do tego taką szeroką szczotkę, ale zanim jeszcze je rozczeszę, to nałożę sobie olejek i jest to My Organics. On fajnie natłuszcza tutaj, nawilża końcówki, one się wtedy nie elektryzują. Pamiętajmy tylko, by takiego olejku nie dawać tutaj u nasady, bo jak nie, no to te włosy będą takie oklapnięte. Wracamy do szczotki, rozczesujemy włosy, zaczynamy zawsze od końcówek i później powoli, powoli idziemy ku górze. Chodzi o to po prostu, żeby tych włosów nie szarpać i nie wyrywać, nie łamać. Następnie sięgamy po szczotkę. Możemy sobie wrócić do naszego grzebienia. Ja bardzo często, jak modeluję sobie sama włosy, to bardzo często używam szczotki i suszarki, ale dzisiaj chciałabym Wam pokazać, że są właśnie łatwiejsze sposoby, bo jednak już obracanie szczotką i używanie do tego jednocześnie suszarki może być dla niektórych problemem. Jeśli macie włosy cienkie i bez objętości, to bardzo ważne jest właśnie po rozczesaniu włosów wysuszyć je troszeczkę tak głowa w dół i suszymy. Nie do końca, nie mają być suche, ale one się później unoszą tutaj u nasady. Możemy to zrobić też tak. Zobaczcie, one już się podniosły. Jeśli jesteśmy w salonie u fryzjera, to bardzo często robią to w taki sposób. Ok, włosy są troszeczkę przesuszone i jak możecie zauważyć, one mają już dużo więcej objętości. Teraz ważne jest spiąć sobie odrobinę. O, no już mogłabym tak wyjść. Co myślicie? Bierzemy sobie tylko część naszych włosów. Dzisiaj pokażę Wam taką szybką wersję, bo nie każdy oczywiście ma czas, by modelować te włosy lokówką, modelować je suszarką. To ma być proste i efektowne, ale też szybkie. Ja mam tutaj taką suszarkę, którą możecie znać, są różne firmy, ta jest akurat z Babybliss, ma dwie końcówki. Chciałam się użyć tej większej, ze względu na to, że ta większa się obraca, a tamta mniejsza niestety się nie obraca, przynajmniej w tej wersji, co ja mam. Bierzemy sobie kosmyk włosów, niezbyt duży, i te włosy będziemy kręcić w tamtą stronę, te w tą. Więc nakręcamy, włączamy i obracamy. One się same modelują. Teraz bierzemy drugi kosmyk, lecimy w drugą stronę.
I już pierwsze kosmyki w zaledwie minutę są gotowe. Sięgamy po kolejne pasemko. Dobrze jest najpierw oczywiście rozczesać, żeby one nam się nie plątały. I ważne jest, by nie brać takich dużych kosmyków, bo one po prostu się nie wymodelują dobrze. I jedziemy. Sięgamy po kolejny kosmyk i tak dalej, i tak dalej. Teraz zrobimy sobie włosy z tyłu i to jest na pewno najtrudniejsza część, więc bierzemy po jednym kosmyku i resztę spinamy tutaj, żeby po prostu nie pozostawić jakichś kosmyków niewysuszonych. Dzielimy głowę tak na pół jakby. Tą część włosów, nawet z tyłu, kręcimy do tyłu, a tą część do tyłu w tym kierunku. Żeby one wszystkie nie były w tym samym, bo to nie będzie naturalnie wyglądać i dobrze. Także nakładamy z tyłu szczotkę, włączamy i kręcimy. Zobaczcie, jak one ładnie się zakręciły w taki bardzo naturalny sposób, bo nie chodzi nam tutaj o to, żeby to były takie super loki, chodzi nam bardziej o to, żeby te włosy po prostu były ułożone, ale tak naturalnie i szybko. Dzielimy teraz włosy, przedziałek z boku albo na środku, w zależności jak lubicie. I zaczniemy od tych tylnych. I teraz przejdziemy tutaj do przodu, czyli do grzywki. I niestety ta końcówka jest zbyt duża, więc bierzemy tą mniejszą. No akurat moja szczotka jest taka. Na rynku jest ich naprawdę sporo i możecie sobie wybrać taką, którą bardziej lubicie. Ta mniejsza końcówka się nie obraca. Ona już jest stała, więc musimy tutaj pracować ręką. I może być to już trochę trudniejsze, bo jednak kiedy ta szczotka obraca się sama, to bardzo nam w tym pomaga. To tyle, włosy są gotowe, nie są proste, wyprostowane, nie są też zakręcone. To jest właśnie taki naturalny look, który ja bardzo lubię,
grzywka troszeczkę podniesiona i myślę, że właśnie w ten sposób włosy prezentują się bardzo dobrze. Możecie je spryskać lakierem, ja tego nie robię, żeby ich jeszcze nie wysuszać dodatkowo, nie łamać, żeby one się też nie niszczyły. Taki look naturalny bardzo mi się podoba. Dajcie znać, czy Wam też. Napiszcie w komentarzu, czego Wy używacie do modelowania włosów, czy polecacie może jakąś lokówkę. Ja się teraz z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!